Witajcie w kolejnym odcinku serii Mieszkanie od Zera. Jesteśmy na etapie metamorfozy kuchni, która, jak podkreślaliśmy, jest jednym z najważniejszych pomieszczeń w domu. Dziś zadbamy o funkcjonalne rozwiązania, dzięki której będzie cieszyła nas za każdym razem, kiedy przekroczymy jej próg. Zaczynamy! Jak wiecie z poprzedniego odcinka, w doborze stylu posłużyliśmy się planerem, który dał wizję tego, jak nasza kuchnia może wyglądać. Na podstawie otrzymanej wizualizacji skierowaliśmy się do odmienionej strefy projektowania, w której mogliśmy kompleksowo wykonać projekt kuchni. Od wyboru mebli, aranżacji pomieszczenia, po zamówienie szafek z wniesieniem, a nawet montażem. Po omówieniu z doradcą naszych oczekiwań przeszliśmy przez wszystkie kroki i dopięliśmy niezbędne sprawy. Wszystko w jednym punkcie. Tym samym zabraliśmy się za pierwsze prace remontowe, a konkretnie za ułożenie paneli winylowych na starych kafelkach. Pomalowaliśmy też ściany specjalną farbą w jasnym kolorze, wydzielając następnie czarny pas zastępujący kafelki. Pora zadbać więc o meble. Aby kuchnia była dobrze zorganizowanym miejscem do przechowywania żywności, przygotowywania posiłków, a zarazem wpisywała się w styl całego mieszkania, potrzebna była funkcjonalna zabudowa. Z dostępnych możliwości zdecydowaliśmy się na gamę frontów z serii Stevia o błyszczącym wykończeniu odbijającym światło. Złożenie mebli nie przyniosło wiele trudu. Zostały one wyposażone w system ułatwiający montaż oraz odporną na uderzenie przednią krawędź, zapobiegającą powstawaniu przypadkowych wgnieceń. Dzięki wielu dostępnym wymiarom mebli mogliśmy też w pełni wykorzystać dostępną przestrzeń. Zrobiliśmy to za pomocą trzech rodzajów szafek – podstawowych, ściennych oraz zabudowy AGD. Jeśli chodzi o szafki podstawowe, to wybraliśmy te o wysokości 72 cm i głębokości 52 cm. Wszystkie zamontowaliśmy na regulowanych nóżkach, które są dodatkowym atutem, gdy mamy do czynienia z nierówną podłogą. W szafkach występuje też metalowa szyna ułatwiająca mocowanie z lewo zmywaka i płyty grzewczej oraz nawiercone od wewnątrz otwory dające aż 8 możliwości ustawienia półek. Na górę trafiła dębowa płyta, która fajnie będzie łączyła się z nowoczesnymi meblami. Obrysowaliśmy na niej ołówkiem kształt z lewo zmywaka zgodnie z załączonym do zestawu szablonem. Zrobiliśmy otwór na wprowadzenie ostrza wyżynarki i wycięliśmy wyznaczone miejsce na zlew. Szybka i prosta praca. Podobnie wygląda sprawa, jeśli chodzi o miejsce na płytę indukcyjną. Jeśli nie macie możliwości skorzystania z szablonu, to wystarczy narysować obrys o około 8 mm mniejszy od kołnierza osadzonego elementu. Po usunięciu środka przymierzyliśmy, czy aby wszystko dobrze pasuje, i zeszlifowaliśmy wierzchnią warstwę, aby w późniejszym czasie zaolejować cały blat. Dobrze, że na tym etapie nie skręciliśmy jeszcze wszystkiego na amen, bo zauważyliśmy, że boczna ściana obok zlewu lepiej by jednak wyglądała w czerni. Szybko chwyciliśmy więc zawałki i tę samą farbę dedykowaną do kuchni, po czym pomalowaliśmy nią całą powierzchnię, a także miejsca, w których finalnie pojawi się pochłaniacz. Taki mały niuans, ale w naszych oczach zmienił wiele. Przyszła pora na szafki wiszące. Mogliśmy tu wybierać pomiędzy trzema wysokościami. 90 fajnie komponują się w wysokich pomieszczeniach. My sięgnęliśmy po te o rozmiarze 72 cm. Ciekawostką jest to, że można je także bez problemu zamontować na nóżkach lub cokole i umieścić na podłodze, tworząc wąską zabudowę i równoległy układ szafek. Mieliśmy na to jednak nieco inny plan. Zabraliśmy się więc za montaż frontów, które przytwierdziliśmy do szafek za pomocą zawiasów z opcją powolnego zamykania. Dostępne są one w opcji z różnymi kątami otwierania, a także z możliwością połączenia z mechanizmem do otwierania pchnięciem. Wówczas nie trzeba używać uchwytów. Część górnych szafek wybraliśmy w opcji z przeszkleniem. Uznaliśmy, że to świetny pomysł, bo z jednej strony uporządkujemy nasze wyposażenie, a z drugiej podkreślimy jego walory estetyczne. Kolejna sprawa to szuflady. Fajnie, że prowadnice były w nich ukryte, co sprawiało, że konstrukcja wyglądała jednolicie, a same szuflady otwierały się do samego końca, dając jeszcze większy dostęp do przechowywanych przedmiotów. Tu również na etapie dobierania mebli widzieliśmy sporo nieszablonowych rozwiązań, jak na przykład te przekształcające przestrzeń cokołową w szuflady, inne pozwalające wykorzystać nieużywaną przestrzeń pod zlewo zmywakiem, czy jeszcze inne dające możliwość łączenia szuflad i stworzenia regału do przechowywania. Oprócz płyty indukcyjnej w naszej kuchni miała pojawić się jeszcze zmywarka, piekarnik czy lodówka. Skorzystaliśmy z tej dogodności, że wszystkie sprzęty są dostępne w Castoramie, więc zamówiliśmy je z dostawą do domu. Co ważne, został on przystosowany do nowoczesnych kuchni. Jego zewnętrzna obudowa ma ograniczoną grubość, dzięki czemu sprzęty można było sprytnie ukryć w meblach. Po ich zainstalowaniu zakryliśmy je frontami, co stworzyło harmonijny wygląd w całej kuchni.
przyszedł czas na odkrycie ozdobnej części, zrywając z jej powierzchni folię zabezpieczającą. Niektórzy myśleli na tym etapie, że fronty będą niebieskie. Nie powiem, żeby to nie pasowało, no ale aż tak mocno nie zaszaleliśmy. Uchwyty to następny niewielki, ale jakże ważny element, który musiał pasować do stylu kuchni. Na sklepowych półkach można je znaleźć w wielu różnych wzorach i aż w czterech stylach. Długo debatowaliśmy nad tym, czy powinny być to gałki czy klamki. W ostateczności padło na relingi. Jednym z ostatnich elementów zabudowy był cokół, czyli nic innego jak długi i wąski pasek panelu maskującego. Uzupełnił on całą zabudowę, zakrywając przestrzeń pomiędzy szafką a podłogą. Ponadto był spójny kolorystycznie z meblami, więc wszystko wyglądało elegancko. Aby ukryć rurę biegnącą od pochłaniacza, zdecydowaliśmy się wykorzystać cokoły również do zabudowy górnej przestrzeni, dzięki czemu nie będzie dostawał się tam brud i kurz. Na koniec przytwierdziliśmy jeszcze przyblatową listwę i czarne szkło, które w pobliżu płyty grzewczej pozwoli jeszcze lepiej chronić ścianę od zabrudzeń. Kolejnym pomysłem na aranżację było wprowadzenie stołu do kuchni. Musieliśmy pomyśleć, jak to odpowiednio zrobić, aby efekt był ciekawy, a wnętrze pozostawało funkcjonalne. Postanowiliśmy skorzystać z alternatywy dla tradycyjnego stołu, na który nie mieliśmy tu miejsca. Dlatego też połączyliśmy dwa kawałki dębowej płyty i przytwierdziliśmy ją do spornika, tworząc zarówno miejsce do spożywania posiłków, jak i dodatkowy blat roboczy. Można było teraz wziąć się za wykończenie podłogi, montując wysokie listwy i dociskając je do ściany. Wolną przestrzeń nad blatem wykorzystaliśmy dla kilku półek osadzonych na dekoracyjnych spornikach, ustawiając je jedna nad drugą. Wszystkie drewniane powierzchnie zaolejowaliśmy, co wydobyło znacznie głębszy kolor i zabezpieczyło blaty przed ewentualnymi zabrudzeniami. Abi przygotował jeszcze dodatkowy egzemplarz, który pomieści na sobie wiele przydatnych dodatków kuchennych, ale o tym opowiemy nieco więcej przy okazji kolejnego odcinka. Tymczasem na okno trafiła sprawdzona już przez nas roleta typu dzień i noc, a obok stołu pojawiły się wysokie krzesła barowe z drewnianymi siedziskami. Nad głowami zawisła trzypunktowa czarna lampa w nowoczesnym designie. Dodatkowo uzupełnia ją niecodzienne rozwiązanie, jakim jest zintegrowane oświetlenie zastępujące dolną podstawę szafek ściennych. Za pomocą czujników ruchu można było połączyć aż 5 takich paneli i przełączać się pomiędzy różnymi temperaturami światła. Kochani, tym sposobem dotarliśmy do wyczekiwanego przez wszystkich efektu naszej pracy. Postawiliśmy w swojej kuchni na połyskujące wykończenie frontu, które odbijają światło i sprawiają, że przestrzeń wydaje się nieco większa. Do tego drewniane elementy dodają całej aranżacji bardziej przytulny charakter. Decydując się na ten sam rodzaj materiału przy budowie stołu, półek czy wykończenia parapetu, uzyskaliśmy spójność, a tym samym dodatkowe miejsce do pracy. Mamy tu też wszystko, czego nam potrzeba. Pojemną lodówkę w zabudowie, płytę indukcyjną, piekarnik, zmywarkę i zlew, który wraz z funkcjonalnymi meblami pozwoli cieszyć się kuchnią przez wiele lat. Sprytne rozwiązania w szafkach, fronty z cichym domykiem i otwierane bez użycia uchwytów to atrybuty nowoczesnych pomieszczeń. Nie zabrakło tu też pomysłów pozwalających zaoszczędzić trochę grosza, chociażby na skuwaniu podłogi czy układaniu kafelek na całej rozciągłości blatu. Wróćmy jeszcze do tego, jak wyglądała kuchnia przed remontem. To najlepiej obrazuje, że zmiany były potrzebne, a kuchnia może być nie tylko miejscem do przygotowywania posiłków, ale też do napicia się kawy i rozmowy przy stole. Dajcie nam znać, co sądzicie o takiej metamorfozie, a już w kolejnym odcinku pokażemy Wam kilka własnoręcznych rozwiązań, które stworzyliśmy w tym miejscu. Zostawcie też łapkę w górę, bo każda Wasza aktywność, czy to like, czy komentarz, czy też subskrypcja na kanale, daje nam motor napędowy do dalszego działania, czego bardzo się cieszymy. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Na razie.